Urodziłam się w Łodzi o 6:25. Tak, odnalazłam to jako dorosła kobieta, jednak chciałam wiedzieć, o której godzinie. Mama mówiła, zrobiłam pranie i poszłam i urodziłam, pojechałam. No, myślałam, że to rano, że to wieczór, bo jak zrobiłam pranie. Ale Łódź kojarzy mi się z mamą przede wszystkim, z łódzką szkołą filmową. Moja mama pracowała w Łodzi, także często tutaj przyjeżdżałam. Był dom dziecka na ulicy Piotrkowskiej i to były takie wyprawy po te ubrania. To był piękny dom dla dzieci, jeśli chodzi o ubrania. Wiem, że tam kilka razy w roku jechało się i to było, że mama kupi jakąś sukienkę. Także to taka, teraz mamy tego mnóstwo, to nie zauważamy pewnych rzeczy. No i studia, 80. rok, nic nie było. Szaro, buro, nie było knajpek, restauracji. Ta szkoła filmowa, przy tym przynajmniej mój wydział żył swoim życiem, też 80. rok, czyli strajki, także bardzo ciekawy, bardzo burzliwy okres. Mieszkałam na Lumumby, czyli do nocy pracowałam, na pieszo szłam do tego akademika z przyjaciółmi z roku, brało się te butelki, zostawało się pieniążek, czasami się nie zostawiało za to mleko właśnie w tym szkle, także mam bardzo dobre wspomnienia, uwielbiam Łódź. Tą wielokulturowość w Łodzi, fascynowała mnie architektura łódzka, to, że Żydzi, Niemcy, Polacy, że wszyscy jakoś Rosjanie dogadywali się, prawda? Teraz mieszkam w mieście, które też jest starsze od Łodzi, Łask, 1422 prawa miejskie. Też ta wielokulturowość, która zanika. Chciałabym, żeby były więcej ścieżek rowerowych, żeby turystycznie gdzieś pokazać tej młodzieży, żeby fantastycznie ludzie mieszkali, żyli. No, Łódź na szczęście cudownie się rozwinęła, wypiękniała, jak dziewczyna młoda teraz wstaje i coraz piękniej tutaj jest.